to bez wątpienia miasto studenckie. Ale czy młodzież przyjeżdża tutaj tylko w celach edukacji, czy wiąże również przyszłość zawodową z naszym miastem? Marzenia, Australia. I tam praca w zawodzie? Dokładnie. A jak ci studiuje w Łodzi? Dobrze. Jeszcze nie dostałem po ryju, więc jest okej. Okay. Lubię to miasto, mimo że go nienawidzę. No. Tak. No, wiadomo jaka jest Łódź, no brzydka i tak dalej, ale lubię ją, no nie chcę mi się wyjeżdżać z tego miasta. Miałam wizję, żeby wyjechać gdzieś dalej do innego miasta, no ale jednak Łódź promuje się tym, że jest otwarta tutaj na studentów, są różnego rodzaju organizacje studenckie, które też zachęcają. Łódź jest miastem przyjaznym dla studentów? Tak, tak. Uważam, że tak. Jest naprawdę co robić, jest duży. Każdy znajdzie coś dla siebie tak naprawdę. Czy jeśli ktoś lubi imprezy, to znajdzie je na Piotrkowskiej albo w każdym innym miejscu. No jeśli jakieś zainteresowanie, to też naprawdę można dużo rzeczy porobić. Jest tutaj fajnie, polecam. Jest dość międzynarodowo, dużo obcokrajowców tutaj przyjeżdża. I zadowolona jestem. No, mogłoby być w niektórych miejscach lepiej. Na przykład? Na przykład... Jak się nazywa ta ulica? Pomorska chyba tam. Pomorska przy Placu Wolności, no tak troszeczkę. Niektóre budynki są ładne, ale reszta jest taka strasznie zaniedbana. Ja, na przykład tam jest jakiś pałac, nie? Tam senior, był jakiś Sylwester. Pałac jest ładny, odnowiony czy coś, ale całe kamienice dookoła, no... Słabo to wygląda. Wiadomo, że są rejony Łodzi, gdzie jest gorzej. Tak myślę. No nie chcę podawać przykładów, ale no znajomo, to znaczy każdy wie, że czasami jest niebezpiecznie, tak? Tak mi się wydaje. No ale to w każdym mieście tak jest. Przywykliśmy i naprawdę jest fajnie. Trzeba ci do mieszkania w Łodzi. Sama Łódź, no mnie przynajmniej szczerze za bardzo tak nie przyciąga chętnie. No troszeczkę, no moim zdaniem jest taka, no nie wiem, czy powinienem się tak wypowiadać, no dojeżdżam tu do Łodzi, może lepiej nie będę tak mówił negatywnie, no po prostu, no wolałbym może bardziej na północ Polski pojechać, tamte regiony bardziej mi gdzieś tak odpowiadają, są bliższe. Planuję raczej w Łodzi mieszkać, pracować, ewentualnie we Wrocławiu albo Krakowie. Ale z tego co słyszałam, to nie będzie lekko. Nie jest problem znaleźć pracę dla studentów, natomiast już potem w branży, w kierunku, którym kończę, to może być problem, ale to myślę, że to zarówno tutaj, jak i w całej Polsce. Wiadomo, no ciężko znaleźć pracę po studiach, no tym bardziej no w Łodzi no, dużo co roku studentów kończy uczelnie. Także no jest wiadomo dużo konkurencja, no zobaczymy. No ja pracuję, ale może nie w takim zawodzie, jakbym chciał, tak, mimo tego, że studiuję, to jeszcze pracuję, ale no nie jest najlepiej, tak? Tak jak powiedzmy w całym kraju, tak? A jak godzisz studiowanie z pracą? No tak, że często jestem niewyspany. Póki studiuję, nie uda mi się raczej znaleźć żadnej pracy ze względu na ograniczony czas, więc myślę, że póki co będzie ciężko, ale no wiadomo, każdy jak studiuje, to planuje, że będzie mógł potem w zawodzie coś robić, prawda? Praca, to mam po prostu pozytywne nastawienie, coś się znajdzie, tak myślę. Nie wiem jak to będzie, wiem, że jakby no osób pracujących w administracji, ta cała biurokracja jest tak naprawdę no zapełniona w danym momencie, no ale nie wiadomo jak to się okaże w przeciągu, no nie wiem, przyszłych iluś tam lat. Może rynki pracy po prostu będą bardziej otwarte. To zależy ile będą mi płacić. Bo jak słabo, to wyjeżdżam. Albo, nie wiem, myślałem Warszawa, Wrocław, albo w ogóle gdzieś z Polski. Także, no wszystko zależy od finansów. Myślałem, żeby wyjechać. No, najbliżej to Niemcy, ale to za bardzo język nie znam. Tu myślałem nad Irlandią, Anglią. No, ale to przyszłość daleka. Nie wiem, czy będę tutaj pracować, natomiast no jest to dość duże miasto aglomeracji łódzkiej, więc możliwe, że tutaj będę też pracować. Mhm. Orientowałeś się już, czy może są jakieś miejsca pracy z twoim wykształceniem? No oczywiście, w zawodach prawniczych jest dużo miejsc pracy w województwie łódzkim, owszem. Dużo jest właśnie takich dużych korporacji, chociażby Infosys. Chociaż może nie zamierzam pracować w takiej korporacji, aczkolwiek w Łodzi dużo jest takiej branży finansowej, więc myślę, że będzie praca, mam taką nadzieję. Myślę, że troszeczkę ciężko jest, żeby znaleźć cokolwiek, jednak dla chcącego nic trudnego.
Myślę, że to wyraża wszystko. Można się zapisywać do kół, które właśnie pomagają w ten sposób właśnie zbierać doświadczenie i znaleźć jakieś praktyki, staże, potem pracę właśnie. Więcej się nauczyłem, to jak w wakacje pracowałem, tak na własną rękę. Uczenie jakoś wspiera Cię w zdobywaniu doświadczenia zawodowego? No bo nie wiem ją reprezentować jak najlepiej. Tak, oczywiście. A szczerze? No tak średnio, powiem szczerze. Dlaczego średnio? No cóż, no wydaje mi się, że biuro karier powinno bardziej się interesować tym, co się dzieje ze studentami. Więcej powinno się ofert pojawiać na samych wydziałach, tak, jeżeli chodzi o pracę. No i to powinno być bardziej rozgłośnione, tak. Mi się wydaje, że po prostu brakuje tej komunikacji, tej właśnie promocji w tym wszystkim. Są niby staże jakieś, ale to wszystko jest, mam wrażenie, takie... Trochę trzeba mieć plecy do tego. Studentów jest wiele, pracy nie jest tak dużo, ale no trzeba jakoś się wybić z tłumu, tak mi się wydaje. Studenci żyją nadzieją, że szkoła wyższa wybierze za nich życiową drogę. Jednak studia to nie wszystko, a życie często weryfikuje marzenia. Nawet najlepsza uczelnia nie zapewni nam dobrze płatnej pracy, jeśli sami nie zapracujemy na sukces. Grunt to rozwój własnych zainteresowań, bo kiedy robimy coś z pasją, to nic nas nie zatrzyma. Karina Kaźmierczak, Emisja Łódź.